chce, to może. Chodzi o też przede wszystkim porozumienie się z mieszkańcami, to wbrew pozorom nie jest takie łatwe. I przejdziemy do dyskusji. Raz jeszcze chciałem zaapelować do tego, żebyśmy rozumieli sens i przyczynę zwołania tego spotkania. Możemy się tutaj zebrali, żeby nie przyjąć informacje, jak to jest dobrze, tylko żebyśmy również mówili o słabych czy słabszych stronach tych inwestycji. Że takie sprawy są, to każdy wie. I to, żeśmy zaczynali, pan dyrektor Kwitowski też stwierdził, że na dzisiaj tej mocy może być około 6000 MW. Panie burmistrzu, ile te 60 wiatraków ma łączną? 120. 120 MW. Widać jeszcze parę takich gmin, limit będzie wypełniony. Nie jest to coś takiego, że w każdej wiosce, w każdej gminie będzie jakaś teraz otwieram dyskusję, tak długo oczekiwałem. Pani poseł Anna Zalewska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni goście, ja bym się radził, bo pan przewodniczący powiedział, że mamy salę do godziny 12:30. Tutaj jest sporo stowarzyszeń, które z całej Polski przyjechało, łącznie z rolnikiem, który w czwartek spadło świdło na jego pole i postaram się ograniczać sama siebie, choć dużo nieprawdopodobnych historii tutaj było opowiadanych, postaram się wszystkich odnieść. Przepraszam, wspomnę, znaczy całe formalne, jeśli byśmy porozumieli się tutaj, że jeszcze jakieś spotkanie będzie potrzebne kolejne, to przed dyskusją, czy przed decyzjami na już komisji, która będzie pracowała nad tym takim, możemy to zorganizować bez problemu. Jeśli dojdziemy do wniosku, że jeszcze nam czasu na dyskusję taką nieformalną czeka, to deklaruję, że coś takiego będzie zorganizowane. Więc bardzo szybko postaram się do pewnych kwestii odnieść. Jestem przewodniczącą zespołu do spraw energii bezpiecznej dla ludzi, środowiska, jednocześnie członkiem Komisji do spraw Unii Europejskiej. Zajmuje się energią odnawialną, pakietem klimatyczno-energetycznym, jest częstym gościem w Brukseli, gdzie między innymi dyskutuje się o energii odnawialnej, pomijając komisarz do spraw klimatu, wszyscy pozostali są już w zupełnie innym miejscu, zupełnie inny niż Państwo tutaj mówią, dlatego że jest to bardzo kosztowne w całej Europie i w kuluarach ministrowie finansów łącznie z naszym dyskutują o tym, że jest to zbyt droga energia. Jak Państwo wiecie, że energia odnawialna jest energią tylko i wyłącznie dlatego funkcjonującą, bo dopłacamy. I tutaj od razu uwaga do pana przewodniczącego, jedyna, bo myślę, że pan przewodniczący się przejęzyczył, mówiąc, że energia wiatrowa jest energią najtańszą, z dokładnym wzrostem. Jest energią najdroższą w Polsce, przypominam, dlatego państwa zainteresowane jest takie ogromne, bo dajemy największe zielone certyfikaty. Wyprodukowanie 1 MWh to 112 zł, a zielone certyfikaty 270 zł. Około, mówię, około to się zmienia. W związku z tym będziemy sobie na ten temat dyskutować, ale najwięcej, jak w Europie, są to opracowania kancelarii prawnej pracującej dla między innymi Ministerstwa Gospodarki i Krajowej Izby Gospodarczej. To możemy sobie też uczciwie powiedzieli i też padła tutaj jedna kwestia, o której powinniśmy bardzo głośno mówić, i to a propos edukacji, o której wszyscy tutaj mówią. To jest rynek wart w Polsce co najmniej 4,5 miliarda. Rzeczywiście, natomiast płacą bezwzględnie obywatele, powiedzmy obywatelom uczciwie, to wy płacicie za energię odnawialną i każdy obywatel, to już jest 10% w rachunku za prąd, to jest wyprzedzenie. Angela Merkel, obowiązkowała, spotkała się ze wszystkimi swoimi latami i dyskutowali o energii odnawialnej, między innymi w kontekście całej energetyki i odwracają trendy. Angela Merkel się boi tejże energii odnawialnej dyskusji, ponieważ przed nią wybory w 2013 roku. Trend niemiecki jest taki, że to się ma zacząć wreszcie opłacać. Taki jest trend w całej Europie, żeby było jasne. To dyskusje sprzed miesiąca z komisarzami, między innymi do spraw energii. To ma się wreszcie zacząć opłacać, a nie ciągle opłacać, bo po prostu nikogo nie będzie stać. Oprócz tego trend jest związany z sieciami przesyłowymi, które w Niemczech nie ma tam większych kłopotów. Natomiast w Polsce to katastrofa i straszenie lekarzami nie wynika
tego, że my nie mamy mocy, tylko z tego, że po prostu nie mamy pieniędzy na wybudowanie sieci przesyłowych, a oczywiście skutecznie te sieci przesyłowe do tej pory zablokowały właśnie firmy związane z elektrowniami jądrowymi. Dyrektor Europejski jest taki, tutaj padały takie słowa, dywersyfikacja oczywiście. To mikroinstalacje, o tym będzie ustawa OZE, też z rozsądnymi wskaźnikami i dopłatami, ale trend jest poważniejszy, mianowicie mowa jest o oszczędzaniu i efektywności energetycznej, z którą mamy naprawdę na papier, mimo że jest to jeden z elementów pakietu klimatyczno-energetycznego. I teraz też padają takie sformułowania, przepraszam, przeszkadzałam przy tych slajdach, czasami ja jestem na pamięć, ponieważ mam ze sobą około 300 spotkań i wszyscy lobbyści wiatrowi posługują się tymi samymi slajdami, więc to żadne zaskoczenie. Mianowicie pokazujecie Państwo takie bardzo podprogowe różnego rodzaju informacje. Chciałabym tylko powiedzieć Państwu, że zawsze podnosimy kwestię, jak to w Unii Europejskiej, bo pisaliśmy pakiet klimatyczno-energetyczny, oczywiście proszę Państwa, ale bądźmy liderem w Unii Europejskiej. Nie bądźmy ślepo zapatrzeni, mówię tutaj, których jeszcze jestem w stanie przekonać. Usprawnimy przepisy, ale na pewno nie w takim kierunku, o których mówił Pan Burmistrz Margolina, o nim za moment proszę się dowiedzieć tam kwestii, bo byłam na kilkunastu spotkaniach, mam stały kontakt z mieszkańcami Margolina, którzy od co najmniej 3 lat nie potrafią sprzedać domów. Więc a propos tego trendu, bo w Polsce, żeby było jasne, panie burmistrzu, trend jest dokładnie odwrotny. Rzeczywiście są owoce ze sprzedażą, że większe. Proszę Państwa, Polska, i to też podnoszę w każdej tej kwestii, że było jasne, my sami wybieramy miks energetyczny. Jakoś i wyprawę wybraliśmy, że w 90% u nas to jest energia wiatrowa. I też no, tutaj zapewnienia, że potencjalnie prawda, są ogromne możliwości. No tak, ale wiatr wieje w różnych parametrach, w związku z tym też musimy o tym myśleć. Ja już nie będę wchodziła bardzo głęboko, postaram się odnieść do takich najpoważniejszych kwestii. Ale wszędzie, w każdym kraju szanują jednak no, swoją specyfikę. Nie widzę powodu, dla którego w silnie zorganizowanym kraju, z pięknym krajobrazem, patrz Mazury, patrz Pomorze, patrz Żuławy Wiślane, a propos, panie profesorze, tam jest klasa 1-3, tak jak na połowie Lubelszczyźnie, wszędzie, w każdej gminie są firmy wiatrowe i chcą stawiać owe elektrownie wiatrowe, więc my musimy pomyśleć o zupełnie innym miksie energetycznym, o zupełnie innym OZE, niekoniecznie właśnie związane z elektrowniami wiatrowymi. Jeżeli wspomnę o tym, nie ma czasu, tutaj wszyscy o tym wiemy, że nic z Państwa nie dyskutuje o szkodliwości, tutaj była jednego obiektywnego, obiektywnej prezentacji dotyczącej krajobrazu, choć też nie spójna, bo na przykład była informacja o owych kilometrach i strefach oddalenia elektrowni wiatrowych, tak żeby nie były dominantem architektonicznym, choć i tak są, a później konkluzja, że po prostu niech będzie to 500 metrów. Państwo trafili w fantastyczny chaos legislacyjny, ja to rozumiem, że to wykorzystujecie, ale też pozwólcie, że ludzie będą się przeciwko temu, czy jak będą się robić. I teraz tak, mówiliście też Państwo, że podajecie różnego rodzaju badania. Nigdzie nie ma jak metody tychże badań, czy jakie są podstawy, wstrząsające właściwie, bo nie dotarłam do takich. Będę chciała z panem profesorem porozmawiać, bo mam zupełnie inne badania, że jedna megawattogodzina to jest 15 miejsc pracy. Przepraszam, gdzie? Gdzie są te miejsca? Rozumiem, że potężnych inwestorów, w sensie Niemczech, Portugalii, Hiszpanii, w krajach skandynawskich, bo nasze badania, między innymi ludzi, którzy zajmują się energetyką, są dokładnie odwrotne. Jedno miejsce w energii odnawialnej to utrata 3 w energii konwencjonalnej. Żeby było jasne, Państwo o tym wiedzą, myślę, że ci, którzy zajmują się elektrowniami wiatrowymi, Niemcy, również na tym spotkaniu 2 listopada, Angela Merkel powiedziała jednoznacznie, że trzeba się oprzeć na konwencjonalnych źródłach, bo cichutku zwiększyli wydobycie węgla i produkcję o 11%. Nie widzę powodu, dla którego my musimy być tutaj nagle, prawda, liderem, choć zupełnie inaczej u nas wieje, prawda, i tak jak powtarzam, jesteśmy zupełnie inaczej skurbanizowani. I teraz, tak, no, odniosę się do tych kwestii związanych z
obniżeniem wartości nieruchomości. Tak, proszę Państwa, są już wygrane procesy, w większości gmin już się szykują z pozwami zbiorowymi. Artykuł 36 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzeni daje taką możliwość. Za moment będą wygrywane te procesy. Jeden był na Pomorzu, niestety nie mam przy sobie namiarów na obywatela, który wygrał. Też trzeba o takim zagrożeniu dla gminy pamiętać. I jeszcze taka jedna uwaga do profesora, to starostwie wydaje się pozwolenie na budowę, nie w gminie. Więc jakby nie będę się też odnosiła do dyskusji na temat dochodowości, prawda, samorządu, wagi samorządu, bo jeszcze dłużej jestem samorządowcem niż posłem. I teraz, no, jakby konkluzja o szerokopasmowym internecie, gdzie bezskutecznie od kilku lat nie jesteśmy w stanie wykorzystać funduszy strukturalnych, że jakby gwarancją rozwoju, prawda, szerokopasmowego internetu są, prawda, terytorium wiatrowe, po prostu zwaliły SU. I teraz tak, do pana burmistrza Magdalena z prawdziwą przyjemnością, bo mam kontakt z mieszkańcami pana burmistrza. Pan burmistrz, to oczywiście, jest od niedawna, prawda, jego poprzednik właśnie na okoliczność bardzo dużych kłopotów z procedowaniem elektrowni. Ja powiem, już przestał być burmistrzem. Pozwoli pan, nie że prawda. Pozwoli pan, że ja spojrzę, gdzieś pan to powiedzieć. I też chcę zwrócić uwagę, bo to też tak zachodzi, lobby z burmistrzami, samorządowcami, którzy mają być niezależni. Pan burmistrz w godzinach pracy przebywa w różnych miejscach Polski, ciekawe, kto płaci za tą delegację, promując, prawda, ową energię odnawialną. Są oczywiście nagrania, między innymi takie słynne nagranie funkcjonujące w internecie, bo tutaj też się odnoszę do tego, co pan burmistrz przeczytał, bo nie powiedział, mówiąc o tym, że tam jakieś szkodliwości w środowisku nie było, chwalił się tym, że gdyby ekolodzy się dowiedzieli, że u niego jest orbit biały, to pewnie by te elektrownie wiatrowe nie powstały. Teraz w związku z tym też takie pytanie, jak tutaj ubrać, w sensie być uporządkowanym, żeby jednak biznes biznesem, prawda, samorząd samorządem. Przypominam, że kiedy wydaje się decyzję, to wydaje się ją w sposób obiektywny. Nie można lobbować na rzecz czegoś rozwiązania, a wielu burmistrzów staje się zakładnikami inwestora. Nie będę mówić o umowach, nie będę mówić o tym, co dzieje się na podwórku, bo nie ma na to czasu, chcę oddać czas stowarzyszeniu. Więc chciałabym wiedzieć, za czyje pieniądze pan jeździ w Polsce. Czy za pieniądze gminy Bargoni, czy za pieniądze z stowarzyszenia, ma pan wybrać? Za pieniądze gminy Bargoni. No to gratuluję rady. Teraz oczywiście chwali się pan inwestycjami, między innymi tym zakładem, to pan gminy inwestycje, czy inwestor? Inwestor, ale inwestor, czy nie wybudował za produkty gminy Bargoni? Nie, w Bargoni, nie, w związku z tym, proszę Państwa, sam już nie potrzebny. Wystarczy inwestor, który za ten budował. I będę już, ale to pan również podnosił, dobrze. I rzeczywiście w wypadku Bargonina, Bargonin jest przewidziany w takiej wszechstronnej kontroli, bo tam sporo błędów, o tych błędach publicznie nie będę mówiła. Bo proszę Państwa, to jest skandal, żeby na warunkach zabudowy powstało prawie 60 elektrowni wiatrowych o takiej mocy. Jeden z projektów zmian, żeby się idzie dokładnie w roku, to znaczy, żeby nie było takiej możliwości. Do budżetu, który też jest zafiksowany tutaj przez pana burmistrza, odniesie się prawdopodobnie pan poseł Bogucki, więc ja sobie daruję. Jednocześnie podczas procedowania na warunkach zabudowy również pana obowiązywały i pana, prawda, pracowników, ustawa o udziale społeczeństwa, ustawa o ochronie środowiska, gdzie ten udział społeczeństwa miał być zapewniony dokładnie wielokrotnie. Uznał pan, czy bazował pan na przepisie tylko i wyłącznie ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzeni. Więc żeby było jasne, ma pan silny protest, systematycznie wzrastający. Ja o tym wiem. W związku też z tym, co pan powiedział o jednym ze swoich mieszkańców, który między innymi prowadzi stronę Stop Wiatrakom. Nieprawdą jest, że jest to osoba, która czegoś od pana nie dostała, bo miała propozycję, żeby otrzymać 800 tysięcy za prowadzenie pierwszej strony, z niej zrezygnował. Więc jednocześnie jeszcze chcę się ostatnie zdanie, bo już nie będę się nad panem burmistrzem pastwił, gdy będziemy dyskutować zupełnie inaczej, czy jak w kuluarach możemy podyskutować. Mówi pan o inwestycji celu publicznego. W większości wypadków w Polsce, i rzeczywiście Najwyższa Izba Kontroli będzie to badała,
elektrownie jądrowe były i są stawione na podstawie pomysłu, że jest to inwestycja do publicznego. Nie jest. Był już raz taka próba podczas funkcjonowania Komisji Przyjazny Państwa pod egidą pana posła Palikota. Skutecznie udało się to zablokować, więc nie jest to inwestycja celu publicznego i nie może być tak, że pan to, co traktowane jest w sposób dyskusyjny, i mówi ten pan to też publicznie na spotkaniach w całej Polsce, że pan naciąga inwestora na coś tam, bo i pod tym warunkiem właśnie to lodowisko słynne jest w internecie zarejestrowane i że to jest właśnie, to jest właściwa relacja z inwestorem, to ja przepraszam, nie funkcjonujemy w tych samych ramach prawnych. I tak jak mówię, chcę zostawić chociaż odrobinę czasu, nie wyczerpałam tematu, ale to, co się udało najszybciej wyłapać, to chcę Państwu przedstawić, żeby było jasne. Jestem owym ekologiem, skończyłam studia podyplomowe z ochrony środowiska i to nie jest kwestia nawiedzenia, tylko po prostu rzetelnej wiedzy i nauki. Dziękuję. Czy można Pani poseł coś zapytać? Nie, mamy mamy zgłoszenia do dyskusji. My sobie porozmawiamy do tego. Żeby każdy notował swoje uwagi, żeby nie skinęły. Te uwagi tak czy inaczej wpadną w procesie legislacyjnym. Tego się nie da uniknąć, więc i tak musimy je rozstrzygnąć. Tylko będziemy musieli znaleźć sposób obiektywnej oceny wagi tych argumentów. Więc proszę nie brać sobie do serca teraz tego, że ktoś mówi emocjonalnie za albo emocjonalnie przeciw. Bo to jest sytuacja emocjonalna. Zdajmy sobie z tego sprawę. Dlatego ktoś myśli, że chroni czyjeś życie, dlatego że ktoś myśli o przyszłości gminy swoich obywateli, to jest emocjonalne. My będziemy musieli w parlamencie te argumenty rozstrzygnąć. Dzisiaj po prostu nie rozstrzygamy. Ja sam notuję, też będę bardzo zainteresowany, żeby wysłuchać każdy z stron, ale chciałbym poprosić Państwa, bo widzę, że już pan burmistrz wcisnął guziki, chce dalej mówić. Ale nie, bo zabieramy bardzo czas. Żebyśmy nie polemizowali z sobą. To jest ważne. Mówmy o problemie, a nie odnośmy się jeden do drugiego. 20 minut pan burmistrz, więc jak starczy czas, to się mówi. Znaczy dlatego to poprosiłem, żeby wyłączył ten guzik. A uwagi są obu stron zanotowane. Mam teraz zgłoszenie pana Jerzego Kalinowskiego. Proszę. A ty Jacek, proszę. Ja chciałbym, Marcin Kalinowski, jestem zwany przez panią poseł troszeczkę tak niebacznie, bo mówiła, wspomniała na temat śliwa, które komuś tam wylądowało w polu. Dwa elementy chciałem zwrócić uwagę. Odniesie się do tego punktu i do drugiego bardzo krótko, którą pani poseł tu powiedziała. Chciałbym powiedzieć o jedno od pokazanych kilku. Panie Przewodniczący, ja bardzo poprosiłam, żeby Pan właśnie zrównoważył dyskusję, bo naprawdę przyjechali Państwo z całej Polski, którzy mają inną opinię niż tutaj wcześniej wygłoszone. Wysłuchajmy drugiej strony. 90% czasu zajęli ludzie, którzy są... Chcemy się naprzeciw Pani intencji, dlatego... Jeśli to jest zamożna Pani, chcę się odpowiedzieć. Apeluję też do dyskutantów z wielką, gorącą prośbą, się koncentrowali na krótkich wypowiedzi i sygnalizowali, czy dobre, czy złe strony inwestycji wiatrowych. W syntetycznym takim ujęciu, bez prezentacji, bez... Nie, dosłownie mam potrzebę dwa zdjęcia pokazać, dlatego że jeżeli ktoś mówi, że komuś spadł... Gdzie pan ma te zdjęcia? No na się... Ale ja mam... Ale jest rolnik, to niech pan nie pokazuje. Kto będzie chciał, to zobaczy. Czy pan nas tutaj podłączony? Że pan ma wyświetli, będzie szybciej. Ale to właśnie proszę wyświetlać, a pan muszę poprosić. A pan nie mówi. Dobrze, czas być. Dwie rzeczy, ja mam dwie rzeczy. My eksploatujemy tą farmę. 6 października mieliśmy 6 października awarię farmy. Awarii farmy polegającą na tym, że koniec śliwa faktycznie spadł, to jest zdjęcie, gdzie spadł, więc chyba, że rolnik mieszka pod wiatrakiem.
Z tego co wiem, z tego artykułu, który myśmy czytali w Gazecie Olsztyńskiej, wynika z tego, że rolnik mieszka około, nie wiem, 600 metrów od jakichś innych wiatraków, więc nie wiem do pani, gdzie mieszka ten rolnik. W każdym razie pokazałem pokazanie, jak wygląda rzeczywistość versus tego, co powszechnie zaczyna się przekonywać. To są informacje, które zostały uwzględnione w prasie. Jak korzystając z tej właśnie konferencji, to są fakty, nie chciałem pokazać, jak było naprawdę, ale jak jest pokazane, przekazane w prasie. Fakty. Najpierw nigdy oderwało się śliwko. Państwo widzieliście, oderwało się końcówka tego śliwka i nie śliwko, jak to podano w prasie. Oderwane śliwko przeleciało kilkaset metrów i spadło na pole rolnika. No, ja pokazałem Państwu, gdzie jest to śliwko. Spadło dosłownie 2 metry od lokalizacji. Do drogi jest około 150 metrów, tak bo w prasie, że tak powstała, że tak jest lokalizowany spadł, jest to 650 metrów, 660 metrów. Trzeci, czwarty element, który pokazujemy w faktach Unita, która podała prasa. Pomiary hałasu wykonane przez tego rolnika, który w prasie powiedział, że ma zlokalizowaną swoją posiadłość około 650 metrów od wiatraka, wymyśliło 80 decybeli. Proszę Państwa, 80 decybeli to jest więcej na autostradzie. To jest więcej na autostradzie. Żeby zmierzyć 80 decybeli, trzeba w tym przypadku wiatraka być na wysokości 33 pięter w okolicach 100 metrów od wiatraka. Prawdziwe pomiary są po lewej stronie. Musimy jako inwestor spełnić wymagania prawa. Pamiętajcie jedną rzecz Państwo, że turbina wiatrowa jest bardzo skomplikowane urządzenie. Jeżeli my kupujemy samochód, jeżeli pamiętacie Państwo, kupimy samochód tej samej marki, identyczny samochód w tym samym czasie, jeden samochód przyjedzie Państwu 300 tysięcy, drugi przyjedzie 60 i już ma problemy. Patrzmy, jak wygląda gwarancja tego samochodu. Wielu producentów mówi tak, proszę odstawić samochód na pierwszy przegląd po 1500 km. Drugi przegląd. Proszę Państwa, to samo jest z wiatrakiem. Wiatrak, który zostaje wybudowany, potrzebuje około roku czasu, żeby go zresetować, przygotować do pracy. Nie jest tak, że wiatrak od razu uruchomiony będzie pracował idealnie. W Magonie były te same problemy na początku, wiatraki gwizdały. To trzeba przyznać. Gwizdały jakoś inny temat poza tym, tak. Że to jest wszystko ok, bezpieczne. Mam jeszcze jedną kwestię, nie chciałbym pokazać jeden wykres. To dla Pani poseł. Pani poseł stwierdziła, że energia wiatrowa jest najdroższą energią odnawialną. To jest wykres z propozycji ustawy, nowej ustawy OZE, jeśli chodzi o wsparcie dla poszczególnych źródeł energii odnawialnej. Przepraszam, ale jej jeszcze nie ma, więc dobrze? Dyskutujemy. No więc dyskutujemy, bo Pani pokaże, że teczka będzie, bo w tej chwili wszystkie są równo. Natomiast jak Pani zobaczy, na samym dole jest rodzaj wsparcia na turbiny wiatrowe. Jeżeli zregulujemy pierwszą pozycję współspalania, energetyka wiatrowa będzie najtańszą energią ze źródeł odnawialnych w Polsce. Najtańszą. Jeszcze Pani powiem jedną rzecz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że cena energii konwencjonalnej, dzisiaj, która wynosi około 200-220 zł, będzie wzrośnie tylko ze względu na konieczność zakupu certyfikatów CO2, czyli uprawnień do emisji, już się szacuje, że koszt jednej tony certyfikatów będzie około 30 dolarów. Dzisiaj jest tak, do 2012. Natomiast jest to około 30 dolarów i to powoduje wzrost cen energii o 100 zł. Nie unikniemy tego. Celem energii odnawialnej jest, aby w przyszłości cena energii była zrównoważona z ceną energii konwencjonalnej. Zaczynamy wrnąć ślepą liczkę, kiedy już ktoś chce argumenty siłą głosu przeważne sprawy, to znaczy, że dyskusja jest w tą stronę. I to nie tylko mówię do pana, któremu udzieliłem głosu, ale również do tych, którzy nie zgadzają z tym wszystkim. Chciałem przyjąć pewną jeszcze formalną dalszą procedurę, ponieważ mamy zaproponowanych 11 dyskutantów, a mamy 15 minut, więc albo każdy po minucie, albo myślę, że to byłoby, gdy się Państwo zgodzili się, no, mam Pana posła Jacka Boguskiego, to jest parlamentarny zespół do spraw energetyki, więc
a potem no, jeszcze spróbujemy wysłuchać trzech, czterech głosów. Ja też chcę zabrać głos, ale chcę wysłuchać gości zaproszonych, którzy mają odmienne zdanie i demokracja polega na tym, że wysłuchuje się również osoby, które mają odmienne zdanie. Ten zespół jest prowadzony z każdego. Pytam się, co pani na to, żeby powiedzmy jeszcze dwa głosy podrębne wysłuchać. Dwa głosy popierające inwestycje, a my i tak, jeśli uznamy, że trzeba takiej dyskusji wymagającej odbyć jeszcze, trzeba połączenie pana przewodniczącego, natomiast ja rozważę na takiej sugestii, żeby wybrzmiały osoby, które pan przewodniczący ma w swoich rękach listę, pan poseł Bogucki. Ja mogę zrezygnować, jeśli te osoby zabiorą głos. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, pan Jacek Bogucki. Zarodzie syntetycznie dziękuję panu profesorowi, że mówił o tej dominacji nad krajobrazem na odległość jednak do 2 km, a nie 2000, które na ogół stosowane jest przy lokalizacji elektrowni wiatrowych. To jest dominacja nad krajobrazem, ale też dominacja nad człowiekiem. Dominacja nad człowiekiem, bo przecież każdy ma prawo odczuwać dyskomfort, co najmniej jeśli przebywa w pobliżu wirującego na wysokości 100 metrów nad swoją głową urządzenia technicznego. Jeśli ma tam pielić truskawki, zbierać jabłka, psadzie czy coś takiego. Więc trzeba ten problem też widzieć od strony ludzi i środowiska. Jeśli chodzi o opłacalność, była też mowa. Kilkanaście groszy to jest wartość energii. 20, około 25 groszy w 1 kWh, to jest zielony certyfikat. 150% droższa jest ta energia niż energia konwencjonalna. Powiedzmy sobie to wprost. Prawo gospodarowania przestrzenią przez gminy. To prawo jest łamane. W momencie, kiedy jest wydawane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji celu publicznego, łamane jest prawo zarówno samorządu, jak i mieszkańców do udziału w procesie planistycznym. Jeśli chodzi o dochody i pracę, no to panie profesorze, nie można zgodzić się z żadną z tych tez. Nie widziałem, nie znam farmy w Polsce, w której na 1 kWh zatrudniono 15 osób. Odwrotnie, na 15 kWh, przepraszam, megawattogodzinę, na 15, na 1 MW. Na 15 MW jedno miejsce pracy, jeśli powstanie, to jest góra, więc te proporcje są zupełnie odwrócone. No chyba, że uznać za te miejsca pracy przy produkcji wiatraków, na ogół nieprodukowane one są w Polsce. Nie wiem, że zatrudnienia w spółkach, które eksploatują, ale te spółki nie mają siedziby na terenie gmin, na ogół, w których energia jest wytwarzana. Podatek dochodowy w 99% nie wpływa tam, gdzie jest wytwarzany. Nie wpływa tam, gdzie ma siedzibę, gdzie zarejestrowana jest firma. A więc gmina, na terenie której znajduje się wiatrak, nie korzysta. Korzysta na przykład Warszawa, gdzie na ogół rejestruje się tego typu firmy, albo nie korzysta w Polsce nikt, jeśli firma zarejestrowana jest za granicą i tam rozlicza się z podatkiem. Jeśli chodzi o spadek wartości ziemi, no jest bezdyskusyjne to, że w wyniku lokalizacji wiatraków w strefie oddziaływania pozbawiono właścicieli gruntów prawa zabudowy zabudowy. To zostaje teren co najwyżej, po którym może być użytkowany rolniczo. Natomiast zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każda działka rolna o powierzchni co najmniej na przykład 2 hektarów może być zabudowana zabudowo w każdej chwili. A więc oddziaływania to prawo powoduje spadek wartości gruntu. Dochody, panie burmistrzu, to pan nie powiedział o jednej zasadniczej kwestii. Pan, ja sprawdzam tu na bieżąco pana budżet. Pan korzysta z subwencji wyrównawczej. Gmina, która korzysta z subwencji wyrównawczej, w maksymalnym przypadku zyskuje 24% tej kwoty, bo 76% różnicy pomiędzy wskaźnikiem GEPA, wiem o czym tak nie mówię, powinienem przynajmniej wiedzieć, pokrywa subwencja wyrównawcza. Taki jest system, że w maksymalnym przypadku, w przypadku gminy, która aż większość gmin wiejskich nie osiąga poziomu średniego w kraju, w przypadku gmina, która osiąga 40%
poziomu średniego w kraju, ten drugi sięga 99%. Więc czysty zysk gminy to jest 1% stabilowy, 1% wpłacanych podatków. Pan stracił na subwencji wyrównawczej, zyskał na podatku od nieruchomości, ale ten zysk w maksymalnym stopniu może wynieść 24% wpłacanych podatków. Z liczbami się nie dyskutuje, ja zasługowałem z samorządowcem, a poza tym... Wybierz do Polsce, lubię pracować za swoje, a nie za dane pieniądze z Warszawy. Ja mówię, jak funkcjonuje system finansowania samorządu w Polsce w tej chwili. I ten zysk jest tylko w takim przypadku, jeśli gmina ustali maksymalne stawki podatku. Jeśli nie skorzysta z ustalenia maksymalnych stawek, jeśli je obniży poniżej 24%, obniżej więcej niż 24%, to gmina straci. Niestety tak obowiązujący z tym od 20 paru lat funkcjonuje i nie zanosi się na to, żeby ten system się zmienił. Więc proszę też mieszkańców swoich, ale i Polaków nie oszukiwać, że to jest zysk. 100% wpłaty podatku to jest zysk dla danej gminy. Z podatku dochodowego na ogół nic, z podatku nieruchomości od 1 do 24% do samej gminy. I teraz do ostatniej kwestii, sposób zlokalizowania. Skandaliczne jest zlokalizowanie elektrowni wiatrowych na decyzjach o warunkach zabudowy. Niezgodne z prawem jest zlokalizowanie na decyzji o celu publicznego. A to już stwierdzone, że to jest niezgodne z prawem. Niezgodne z prawem jest też, niezgodnie z prawem też jest zlokalizowanie farm wiatrowych na decyzjach o warunkach. Bo jeśli pan zlokalizował 60 wiatraków w ten sposób, to przekroczy pan zapis ustawowy, ustawy, która mówi o 100 MW godzinach, 100 MW, których nie powinno się lokalizować, ale też pójdźmy tym tokiem rozumowania. Nikt w Polsce nie powinien zaliczyć elektrowni wiatrowej jako urządzenie infrastruktury technicznej i w związku z tym wydać decyzję o warunkach zabudowy. Nie ma takiego prawa, które na to pozwala, bo wiatrak, elektrownia wiatrowa nie jest urządzeniem infrastruktury technicznej. Uznanie nawet przez kilku sędziów w Polsce, że elektrownia wiatrowa jest urządzeniem służącym przesyłaniu energii elektrycznej, jest absurdem, jest omijaniem prawa w sposób karygodny. Nie będę tego tematu rozwijał, jeśli ktoś chce ze mną podyskutować na ten temat, niech zgłosi się i porozmawiamy po posiedzeniu, ale to jest niedopuszczalne, to jest łamanie prawa w sposób karygodny. No i jeszcze ostatnia kwestia, jeśli mówimy o lokalizowaniu elektrowni wiatrowej, trzeba pamiętać, że nawet jeśli przyjąć obowiązujące w Polsce normy prawne, tą jedyną pałacową. W strefie oddziaływania na przykład 500 metrów znajduje się 80 hektarów. I powinna być zgoda wszystkich właścicieli gruntów w strefie oddziaływania na zlokalizowanie wiatraka. W innym przypadku jest naruszenie ich prawa, choćby do zabudowy zagrodowej. Jeśli mówimy tutaj o oddziaływaniu krajobrazowym, pan profesor, w odległości 2 km, wtedy w strefie oddziaływania przez 1200 km. Trzeba pamiętać o tych faktach, że to nie jest tylko zysk tego, który zbudował, to nie jest ten minimalny jednak zysk gminy, ale to jest także oddziaływanie na tych, którzy w strefie oddziaływania znajdują się i których tereny znajdą się w stanie oddziaływania i które już na te co najmniej 30 lat zablokowane są pod względem możliwości rozwoju, możliwości wykorzystywania na cele, które ustawa przewiduje. To tyle moich uwag. Przepraszam, nie mam imion podpisanych, co czytam tylko nazwiska pana po pani Jasudowicz. Marek, słyszę, ale może w pierwszej kolejności chciałbym, żeby kolega się wypowiedział, który mieszka pod wiatrakiem. Ja nazywam się Marek Jasudowicz. A nie chce pan zabrać głosu? Chcę, ale w drugiej kolejności może. A bo dobrze. Dobrze, już. Nazywam się Marek Jasudowicz, jestem przedstawicielem stowarzyszenia, z którego kochamy Mazurę i chciałbym tutaj odnieść się. Chwilę.
odnieść się w pierwszych słowach do tego, co powiedział pan Pan. Mówiłem wcześniej. Proszę, proszę, prezentację. Umawialiśmy się o zabieranie głosu bez prezentacji. No, to kilka zdjęć, tak jak poprzednio było. Jedziemy bardzo szybko. Pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, to w poprzednim wystąpieniu w Senacie mówiłem o 600 elektrowniach na obszarze Warmii i Mazur. Teraz zostały tam troszeczkę inaczej zinterpretowane moje słowa. Jeżeli chodzi o gminę Giżycko, czy też obszar wokół jeziora... Proszę o odpowiedź, bo ja chciałam zobaczyć. Widziałam poprzedniej. Proszę o ale pani tutaj ma i korzysta z naszego podłączenia. Jeżeli chodzi o obszar w okolicach miejscowości Giżycko, tutaj w trzech gminach rozpoczęto proces lokalizacji elektrowni wiatrowej. W gminie Giżycko są to dwie farmy wiatrowe. Pierwsza farma ma składać się z 17 elektrowni wiatrowych. Każda z nich po około 2 MW. I na kolejnym obszarze, będzie ponad 20 elektrowni wiatrowych w gminie Giżycko. Jeżeli chodzi o gminę Wydminy, mają być również dwie farmy wiatrowe. Pierwsza z nich, poproszę następny. Pierwsza z nich 20 kilka elektrowni, druga również. Na terenie gminy Miłki ma być jedna farma wiatrowa, 18 sztuk o mocy do 4,5 MW każda. Tak jak Państwo na pewno się orientujecie, takie moce elektrownie wiatrowe do tej pory lokalizowane są tylko w morzu i taki wiatrak mierzy 140 metrów kolumna i około 90 metrów śmigło. Te wszystkie elektrownie, o których przed chwilą powiedziałem, będzie można doskonale widzieć z jeziora Nigocin. Tutaj Państwo mieli przed chwilą widok bez elektrowni, a obecnie z wizualizacją elektrowni od strony miejscowości Wilkasy. Po lewej stronie widzimy farmę gminy Giżycko. W środkowej części zarysowana farma gminy Wydminy. Jedna z farm, bo tam mają być dwie. I z prawej strony te 4,5 MW wiatraki w gminie Miłki. Takie są plany. Proszę Państwa, widok z molu w Giżycku obecnie tak wygląda. Spokojna to jeziora i piękne widoki. A jeżeli zostanie zrealizowana inwestycja w gminie Giżycko, będzie taki widok. Ja chciałem tutaj w gminie zaprotestować i zakończyć tą prezentację z prostego powodu, iż my tworzymy prawo. Prawo będzie dopiero przyjęte, więc co będzie, na jakich warunkach, co by było i tak dalej. Na razie po prostu uważam, że jest to, ale tworzymy prawo, które będzie obowiązywało, tak jak powiedział pan dyrektor Dolinowski, być może już od stycznia. Więc mamy mało czasu, ja nie chciałbym dlatego, żeby zamykać tą dyskusję, bo jest za dużo problemów w tej chwili otwartych, których nie zdążymy tak dogłębnie rozważyć. Dlatego chciałbym poprosić o zrozumienie, że nie zamykamy tematu. Będziemy mieć jeszcze, musimy poświęcić na to tyle czasu, żeby po prostu argumenty się zderzyły. I jeśli byśmy się zgodzili co do takiej wspólnej błędy, przynajmniej jednego porozumienia, że nie możemy stworzyć takich warunków, że bezkrytycznie tam, gdzie ktoś sobie wyrzeźbi, powstanie wiatra. To jest niemożliwe, ale też nie możemy zostawić energii odnawialnej samej sobie, ponieważ musimy w naszym kraju zrealizować zobowiązania i znaleźć warunki takie, żeby to, co jest konieczne minimum, po prostu było wykonane niezwłocznie. Prawo musimy przygotować przejrzyste, klarowne, obowiązujące wszystkich samorządowców w tym samym zakresie. Każdy musi wykonać te same czynności zgodnie z przepisami, które wprowadzimy i tylko te rzeczy, które się obronią przed tymi argumentami, będą mogły być zrealizowane. Wydaje mi się też, to jest moje osobiste zdanie, że ci, którzy wyprzedzająco słuchają się te problemy,
przygotują się do bezproblemowego przygotowania inwestycji, na tym wygrają, bo nie wszyscy zrobią dobry interes na wiatrakach z racji tej, że chętnych do stawiania wiatraków jest kilkakrotnie więcej niż możliwości ich realizacji. Z tym trzeba się zgodzić. Więc jeśli byśmy się zwracać wasza do pani posłów, zgodzili z tym, co mówię, że my podyskutujemy jeszcze w węższym grobie o tym, co nas łączy, a to, co będzie nas dzieliło, to ustalimy, żeby przygotować do dyskusji, uwzględniając pewne autorytety, które nam te uwagi ocenią. Czyli nie zamykalibyśmy tematu, ale z dzisiejszego spotkania byśmy mogli posłuchanie takie zrobić, że jasnym jest, że nie wszędzie będzie można bezkrytycznie inwestować w konkretne wiatraki. Przygotujemy takie zapisy i to klarowne dla każdego, dla inwestora, dla samorządowca, dla każdego obywatela, które trzeba spełnić te kryteria, żeby można było pewne rzeczy zrobić. Jasnym jest, że nigdy nie będzie, powiedzmy, bezprotestowo tego, bo w gminach ludzi to te zdania też się ścierają, ale to zagospodarowanie lokalne, czyli rola jednostek samorządu terytorialnego w wydawaniu decyzji musi być daleko większa, ale z drugiej strony uwarunkowana klarownymi przepisami, że nie było różnych interpretacji co do tych samych inwestycji w różnych ramach Polski. Spróbujemy też, to już jest moja deklaracja, pociągnąć ten wątek znalezienia partnera w jednostkach samorządu terytorialnego, zwłaszcza jeśli chodzi o sejmiki województwa, żeby w województwie koordynowano pewne rzeczy, żeby na przykład wskazywano, gdzie nie może być inwestycji tego typu, bo to jest podstawa, że jeśli ktoś, jak widzimy na tych slajdach, dlatego zainterweniowałem, gdyby ktoś widział, że na pięknej plaży ktoś tam ma ktoś jakąś baterię wsadzić, to każdy będzie protestował. Ale to jest tak proces, procedowane. Ale my mówimy o prawie, które będziemy tworzyć. Ale powiedzmy, musimy się zmieniać. Ale my chcemy stworzyć prawo, nie mówię, że prawo produktu jest dobre. Dlatego proponuję tę formę zakończenia dzisiejszego spotkania. Nie zamykamy spraw. No jeszcze dopuszczę, ale chciałem, żeby nie przekonywać się po prostu co do tego, że tam będzie pana i tak dalej, bo my nie decydujemy o tym w tej chwili. Panie Przewodniczący, a wniosek taki formalny, propozycja. Czy można? Pan jako poseł, to no zawsze można. Panie Przewodniczący Głogowskiego Komitetu Prawa Mieszkańcy, Przewodniczący Prawa Mieszkańcy. Ja zgłaszam, chciałem podziękować za zaproszenie. Stowarzyszenie nie zaprosiło, pan przewodniczący mnie zaprosił. Dziękuję. Chciałem podziękować za tę dyskusję. Cieszę się, że wreszcie odbywa się taka dyskusja, rozmowa na ten temat. I ponieważ w tej debacie, w tej dyskusji, jako eksperci, zabierali przedstawiciele praktycznie jednej strony. A my jako Ogólnopolski Komitet mamy również ludzi nauki, ludzi z branży, profesorów, którzy mają totalnie odmienne zdanie. No coś nieprawdopodobnego. Dlatego ja proponuję, aby umożliwić następną taką dyskusję, której my moglibyśmy zaproponować właśnie ekspertów i aby państwo, którzy tutaj jako eksperci są, też nie uczestniczyli i przesłuchali się, bo dla mnie to jest rozgodzące, że mogą być tak diametralnie rozbieżne stanowiska. I o taką propozycję składam, aby kontynuować tą dyskusję i abyśmy mogli przedstawić do tej dyskusji naszych ekspertów. To był też jej mój wniosek właśnie w tę stronę prowadzący. Dlatego chciałbym, żeby jeszcze nie wiadomo, jak będzie procedowana ustawa, więc my też jakiś wpływ na to będziemy mieć, ale wydaje się, że możemy zadeklarować coś takiego, że praca na powstanie specjalna podkomisja
będą mogły brać udział przedstawiciele różnych środowisk. I to będziemy zagwarantować. Tylko chciałbym z jednym zastrzeżeniem, że no nie da się procedować, jak widać się dzisiaj, nad konkretnymi zapisami w zbyt wielkim towarzystwie. Więc chciałbym, żeby też na to